Jestem w Jaworznie. Jestem w Jaworznie, albowiem jakiś czas temu, parę dni temu, dostałem zapytanie od jednego z moich widzów właśnie dotyczące tego miasta. Najprostszą odpowiedzią na pytanie widza byłoby powiedzenie, że Jaworzno postawiło na infrastrukturę. Natomiast ta infrastruktura to był tak naprawdę duży, bardzo duży program wdrażania tych pomysłów dotyczących infrastruktury. Program, na który no na szczęście w Jaworznie okazały się urzędnicy na tyle rozsądni, że pozwolili działać. Przede wszystkim pozwolili działać specjalistom, a nie osobom nie mającym kompletnie pojęcia o tym, co się, w jaki sposób to bezpieczeństwo ruchu drogowego poprawia. Jednym z modeli tego projektu jaworznickiego była budowa wewnętrznej obwodnicy miasta, drogi, dzięki której możemy się pomiędzy dzielnicami miasta poruszać, nie przejeżdżając przez jego centrum. Czyli to jest właśnie ta droga, na której ja teraz jestem. Natomiast przejedziemy się oczywiście teraz w kierunku centrum i troszeczkę, mam nadzieję, Wam o tych drogach również poopowiadam. Natomiast głównym takim założeniem było tak naprawdę zwężanie wielu tych ulic. Zwężanie dróg powoduje to, że wymusza się na kierowcach poniekąd wolniejszą jazdę. Na pierwszy rzut oka każdy powie: matko jedyna, o czym ty, chłopie, gadasz? Wolniejsza jazda. Przecież to będą korki. Otóż nie. Jaworzno właśnie, chociażby budując te obwodnice, pokazało, że tych korków nie ma. Nie ma korków. Poza tym, jak jedziemy wolniej, możemy jechać nieco bliżej poprzedzającego pojazdu. Więc tak naprawdę szybciej będziemy pewne miejsca, pewne skrzyżowania udrażniali. I tak naprawdę brawo, chwała jaworzyńskim urzędnikom za to, że udało im się to wprowadzić. Zwróćcie uwagę teraz. Dojeżdżam do skrzyżowania. Skrzyżowanie wyniesione. Czyli jest takie podwyższenie, na które muszę wjechać, dojeżdżając do skrzyżowania. Mimo że jestem na drodze z pierwszeństwem, ta budowa wymusza na mnie zmniejszenie prędkości. Mimo że i tak jadę wolniej, bo przecież droga jest dosyć wąska. Wyjedzie. Zwróćcie, przejście dla pieszych, przejście wyniesione, przejście, które znowu wymusza na mnie zmniejszenie prędkości. To, że mam znak z ograniczeniem do 30 z progiem zwalniającym, to jedno. Ale druga rzecz to fakt, że infrastruktura wymusza na mnie ujęcie nogi z gazu. Szkoda tak naprawdę, że inne miasta nie chcą tej dobrej polityki pokazanej przez władzę Jaworzna wprowadzać u siebie. Być może właśnie, nie wiem, może miasta, władze miast w jakiś sposób boją się takich drastycznych, nie chciałbym takiego słowa użyć, ale zmian, które w pierwszym momencie na pewno
nie będą się podobały wielu, wielu mieszkańcom, przede wszystkim zmotoryzowanym mieszkańcom ich miast. Ja już jestem prawie, że w centrum Jaworzna. Oczywiście pojadę teraz w prawo. No i teraz pojadę w lewo. Czyli za chwileczkę będziemy w samym centrum miasta. Centrum, w którym budowa obwodnic spowodowała, że jest dużo mniejszy ruch. Udało się władzom Jaworzna wyprowadzić ruch samochodowy z centrum miasta. Czyli nie trzeba tak naprawdę zatykać się korkować centrum miast, wprowadzając tam ruch samochodowy. Da się to wszystko zrobić w taki sposób, że wszyscy tak naprawdę będą dobrze i w pełnej symbiozie ze sobą funkcjonować. Natomiast tutaj mamy przystanek autobusowy Centrum. Jest to chyba jedyny przystanek w Jaworznie, który ma zatoczkę. Generalnie Jaworzno odchodzi też od zatoczek autobusowych. Dlaczego? Z prostego powodu. Wyliczono, że dużo szybciej autobus pokonuje trasę pomiędzy przystankami, jeżeli nie wjeżdża w zatoczkę, jeżeli zatrzymuje się na jezdni. Z prostego powodu wielu kierujących po prostu nie chce ułatwiać tego wyjazdu z zatoki kierującym autobusami, przez co tutejsze władze doszły do wniosku, dobrego wniosku, że skoro kierujący nie respektują swoich obowiązków, no to trzeba w jakiś sposób te, nazwijmy, prawa, a może te obowiązki, wymóc właśnie na nich. I wymusza się te obowiązki poprzez to, że likwiduje się zatoki autobusowe, przez co komunikacja jeździ w sposób płynniejszy. No tutaj również przystanek z zatoką. Być może, że to jest kwestia tego, że tutaj mamy do czynienia z taką główną, można powiedzieć, drogą w Jaworznie i to może być właśnie przyczyna, że tutaj gdzieś te zatoczki, a może po prostu w jakiś sposób ten program cały czas jest realizowany i sukcesywnie za jakiś czas również te zatoczki tutaj na tej drodze, którą teraz jadę, również znikną. Ja powiem wam, pamiętam paręnaście lat temu, jak przez Jaworzno jeździło się do przede wszystkim do autostrady A4. No, może nie jeździło się jakoś bardzo trudno, ale na pewno ten ruch był dużo bardziej wzmożony. I tak więc, no cóż, no ja jestem za tym, abyśmy uczyli się od Jaworzna, aby władze naszych miast uczyły się od władz Jaworzna tego, w jaki sposób w swoich miastach ten ruch drogowy organizować. No i w jaki sposób wymuszać na kierujących, na pieszych, na rowerzystach i na wszystkich innych uczestnikach ruchu drogowego te właściwe zachowania. No i pokazuje to, że tak naprawdę da się funkcjonować w symbiozie, da się tworzyć miasta bezpieczne i da się tworzyć miasta, w których jednak nie dochodzi do ciężkich zdarzeń drogowych,
No podejrzewam, że jakieś kolizje pewnie na pewno się tutaj dzieją, jakieś obcierki i tak dalej. Natomiast chwała, że nie ma tutaj ofiar śmiertelnych. Tak więc bierzmy przykład z Jaworzna.